Dobrze, jedziemy tym Sand Kingiem naszym, który został wygrany. No nie wiem, no ten XL jest najlepszy, bo jest największy, prawda? Wow! Kurde. Co się tu wydarzyło? To jest XL? Ale dupkę ma Diego, co? Oj kurde, dupkę ma. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Bluza z kapturem i czarna maska, no. O, mówicie akurat o gościu jakimś? Który no, tutaj... Tym jednym, co nas tam napadł. Okej, okay, no to ja akurat, wiecie co, dobrze wiem jak on wyglądał, bo też mnie dzisiaj napadł. Mój szczęśliwy dzień chyba. No, zaczynało się. Co tam? Kryształek? No, uważaj z tym diamentem. A co, on go chowie? Ja bym nie chował, kurde, do samochodu. Trochę niebezpieczne. Jak jakieś korale wypadną, tu się poturlają. Podobno bogowie oddają, jak jest udowodnione. A można mieć jeden tylko? A jeden przy sobie, tak. Cztery no, tak. W samochodzie. A, to dlatego. Mhm. Dobra. Co my dalej? Czekajcie, coś tu miałem przyjechać. Ty, właśnie, kurwa, jak ja są akcje wieczorem? Właśnie, wiesz co? To odnośnie akcji to zaraz pogadamy. Ja sobie wyciągnę notatnik mój. Bo coś miałem tutaj chłopaków się tylko zapytać. Akcję zgłosiliśmy już wszystkim jednostkom. Wiedzą mi to już od Straży Leśnej, wiedzą policjanci, już szukają wszędzie go. Teraz to się pewnie gdzieś zaczął i dopiero później go będzie można spotkać na ulicach. No może po takiej akcji to raczej wątpię, żeby jeszcze gdzieś jeździł. Samochód to pewnie już dawno zmienił. Witam pana Bokola. Ile trzeba mieć lat, żeby grać na Lakeside RP, bo nie mogłem się doczytać. No nie wiem, trzeba mieć mutację przynajmniej. Czekaj. A co ja mogę mówić? No takich to tylko do wora i do jeziora, no. O, witam. Dzięk. Witam. Dokumencik tylko muszę sobie otworzyć. Pa. Ty tam, Diego, w tym kajecie marzysz? I tak też nie wiem, czy szefowie słyszeli, ale tam jeden chyba z górników dostał bilet na Majorkę wieczną. A który? A mogę to czekać, to sobie przejrzę tutaj zaraz rządowy. Bo tak coś bynajmniej słyszałem i widziałem. O kurwa. Wielokrotne fail RP. No to mamy drugie miejsce. John Connon został wylosowany przez maszynę majorkową. A, to szczęśliwiec. Halo? Szefie, potrzebujemy pomocy. A gdzie jest ta pomoc potrzebna? Naprzeciwko szpitala jest ta chata, nie? Ta taka droga. No. To wynajęcia. Przyjedzie pan pod chatę. Szybko. A co jest? Bardzo szybko. Co jest grany? Ale bardzo szybko, tam Diego wyjaśni. My już czekamy. Dobra. Dobra, Ron, musimy spierdzielać. Szybko, przyjedziemy zaraz. Szpital. Naprzeciw szpitala jakaś chata. Coś się dzieje, dwóch górników jest coś ważnego. Nie zdążył powiedzieć. Ja muszę sobie zaznaczyć, bo ja tego miasta jeszcze nie znam tak na 100%. Szybko. Pomoc. A on powiedział, potrzebna pomoc.
On ma szybsze troszkę samochód. No ale ma dwuosobowy, nie? I bez paki. Co ty to się zabijesz? Włącz koguty? A koty nie. Ogółem całe te morele, 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 morele. No jedziemy, ciekawe co tam się wydarzyło. O kurwa, ja tu zjechać miałem. Czekaj, powiedział, naprzeciw szpitala jest wielka chata. No to chyba jaka, no. Nie wiedziałeś, że ze mnie taki poeta? Właśnie. Co oni tu robią? Kurwa. Zadzwonię do niego. Szefie! Gdzie to jest? Jesteśmy przy szpitalu, gdzie to jest? Jak pan spojrzy na mapę, no, to naprzeciw... No to, to naprzeciw co? No, naprzeciwko wejścia do szpitala. Naprzeciw jest chata do szpitala. Wynajęcia. Jest chata, no, do wynajęcia po drugiej stronie ulicy. No to, no, do tej chaty pan jedzie szybko. Dobra, dobra. Naprzeciw wejścia do szpitala jest chata do wynajęcia jakaś. To jest chyba w tamtą... To kurwa? To kawałek jest. Dobra. Kurwa, jeszcze Rona złapali. Jedź, jedź, Diego, ja wypadek miałem. Dobra, dobra. Ja i tak tu muszę stanąć. Chyba sobie pan żartuje. Słucham! No pan pojedzie dalej. Dlaczego? No jest
No bo muszę tu zaparkować, no. Ale ja tu byłem pierwszy. Proszę pana. Ale pan może na światłach stanąć. Co jest? No dobra. Jest. Co się stało? Co jest? No do komina nam wpadł pracownik. Co kurwa? No czy widzi szef tamtą wędkę? Ty, pan jest wędką. Pan ma rozmiar buta? Ja mam rozmiar buta 104. Okej. Okay. Czekaj, ale podsadźmy się na początku, że? Zaczekaj, tego gdzie uwierzę. On jest? Ale tutaj, szefie wędka. No, szef zobaczy, czerwona kostka pod pierwszym oknem. Tam jest wędka wystaje tylko, bo motkiem zrobił dziurę. To co on to, oszalał? Nie, sąsiad dziurę w podłodze zrobił i wpadłem, szefie. Tak, ja spróbuję tam zawrócić. Jezu. No rzucam. Kurwa, nie zahaczyło się? Nie wiem. Może szef na coś wpadnie. Bo z mieszkania to nie ma szans, ja byłem, ale on kilka pięter niżej spadł. Szefie, musisz coś wymyślić, bo ja tu umrę. Weź tam, co mam kurde, wyburzyć blok? Tak! Musimy wieżę zrobić tutaj na tej drabinie. Szefie, a, jest, dobra. Ale oni jeden na drugim tak jakby ćwiczyli to po służbie. Proszę nie komentować przy pana. Nie ma pana pracownika uratować. Tam lata praktyki. Nie ma drabiny takiej wysokiej albo. Nie ma, nie ma. Albo skacz! To skacz na tą palmę! Po palmie, dokładnie, po palmie! Czekaj. Pójdź tak, Lukas. Rzuciłem tam panu linę, no jak może się pan chwyci tej liny, no. No nie mogę, bo to tylko dziurka na wędkę! Kurwa! Prawie. O Jezu. Panie, no? Teraz mi pan wędkę złamałeś. Ja lepiej kask założę, bo... Dobra, sąsiad ma drugą, podpierdolę. Wędkę odkupimy. O! I tam, po chuj ty się tam pchałeś. Jeszcze raz, no już się przedziurami. No wiem. O, ty faktycznie, no widzę teraz. To weź... Weź kołowrotkiem pokręć tej wędki żyłkę jakoś tam, wejdziemy po niej. Czekajcie. Kto jest najlżejszy? No my z tym sprawimy na pewno, nie? No. O, dobra, jeszcze trochę. O, tak jeszcze czy starczy? No. Dobra, będzie. No i co teraz? Co robimy, kurde? Co mu podepniemy? Nie krzyczeć musisz, bo słabo słyszę. 6-0, 6-0. Czy byłem tutaj więcej jednostek, bo wyłaź stamtąd i do roboty! Kurwa, chciałbym! Bo jeszcze premia i... Ja panowie mogę pomóc. Cztery przynajmniej jeszcze. Umie pan medala udawać? Próbowałem, to nie działa. A. To trzeba wierzyć i chłopo wierzyć. Dobra, będziemy ci... Słuchaj! Dobra, zaraz bierze. Będziemy ci dwa razy dziennie podjeżdżać i po kanapce na tej żyłce będziesz se wciągał. Dobra. A kto mi będzie płacił za mieszkanie? Pff, nie wiem. Ty... Słuchaj, i tak utkwiłeś w jednym mieszkaniu, to już w sumie co? To jest twoje nowe mieszkanie. Pomóżcie mi, macie dużo chłopa, wieżę róbta. Zaraz robimy wieżę, medyki przyjadą. Ja mogę pomóc panowie. Szkoda, że ta... Co tu się co? Szkoda, że ta drabina zepsuta na tym. Chłop, kurde, zatrzasnął się chyba w budynku i tylko taka dziura wystaje na wędkę. Panie władzo, a ten was pies to ten? Nie umie się wspinać jakoś czy coś? No, nie wiem w sumie. Tego psa jakby na żyłkę i by go wciągnął, ale no nie, no jak no, no. Pies by go na barana wziął. Nie typowo. Dobra, nie wygłupiaj się już, wyłaź stamtąd. Kurwa, chciałbym. No, zaraz tam wejdę, które to piętro? Zaraz tam wejdę, jaki to numer? Będzie wsparcie, zrobimy jakieś wieże, z tym odciągnąć. Czepie, nie wchodź. Bo to na samej górze szef będzie. A ja jestem na pierwszym piętrze. Nie ma to ćwiczyć. Kurwa, do komina wpadł, no. Nie do komina. Sąsiad debil mi dziurę w podłodze zrobił i okazało się, że zrobił wszystkim. Ja się zjebałem tą dziurę. Eja. Te sąsiady to najgorsze. Sąsiad Janusz debil. O, medikopter. Albo
bo nie ktoś na śmigło helikoptera się złapie. No, ja ci dam śmigło zara. Śmigło to może pan pokręcić sobie tam co. Czekajcie. Uwaga na głowy. Czołem chłopaki. O kurde! Leje przez dziurę. No, ale wiesz co, że w taką małą dziurę żeś trafił. Nie tak kapitałem. A ty masz ubezpieczenie? Bo tutaj czterech chłopa jest, to będziecie drogo kosztować. Nie mam, szef miał mi wykupić, więc... Co?! Kurwa. Henryk, weź Andrzejka. Dobra, dobra, ja go zwalniam. Widzi Andrzej, jak do tego doszło? No, tak, do tego doszło. Drogą dziurę po drodze i tak wyszło. Po wejściu nawet nie zobaczył dywanu i spadł. Okej... Okay. Widzisz, wędka to jest punkt orientacyjny, gdzie on siedzi. Henryk, weź Andrzeja. Kurwa, wędkę ma. Co widzę. Tam się wydarzyło, to nie wiem. Weź Andrzeja na plecy. No z liną nie wyszło. Ja nie mam pytań generalnie. A nie możesz zawisnąć nad tym? Nad... nad on nie jest w miejscu pracy, to faktycznie. Opuścić na linię z budynku. W sumie. Nie wiem, sprawdzę czy u góry nie zahaczył, bo tam jest bok taki zrobiony. Tu jest jakiś pukat, ale był w drodze do pracy. Jeżeli już miał wypożyczony samochód, to jest w drodze do pracy. W ogóle da wylądować helikoptera. To już jest liczone. Mamy to już. Jako miejsce pracy tak naprawdę. A to trzeba, to ja spróbuję podlecieć. Tak samo jak dojeżdżasz do pracy na przykład samochodem jakimś tam do miejsca, to już się liczy, jak ci się wypadek stanie czy coś. Operacja Alconi. Wszystko przez tą wędkę. To strach kupować mieszkanie. Tak powiem, niezłą rybę żeśmy tu złowili. Ja to taki bardziej leśczyk jestem tutaj. Dobra, koniec do ryba, koniec się robi. O kurwa, o Jezu, uciekać! Oj, oj. Ten halny to mamo. O chuj! Oj, oj. No. No to teraz to ubezpieczenie to będzie kurwa kosztować. Ja nic nie wiem, ja tego gościa nie znam, już go nie ma na liście. Dobrze. Itan. No? Kot Swindel mamy. Ja ci proponuję, taniej ci wyjdzie, Itan, opłaca ci się... paszport zrobić. Ty, Itan, opłaca ci się w ogóle żyć tutaj? My tutaj tak, wsparcia potrzebujemy. Bo się nie wypłacisz do końca Swindel życia, to lepiej weź już harakiri. Nie, ja chcę żyć. 10-4, Lukas, dawaj, to jest Kot Swindel. W sumie to czołgiem może być, ale karetka wie też będzie. Wie pan, dlaczego warto żyć? Jaka? Hip-hop! Bo dzisiaj powinienem dostać awans i to dlatego... Co? O cholera, to do... O, to taki jesteś pewny? Tak, to będę go podnosił, kurwa. Panie Rony, dobra. Bo on był poza śmigłem, ja dzisiaj tam wody doniosłem do szafeczki i szukałem tego gościa od ten... do zdjęcia, ale nie widziałem nikogo. Diego, a ty dostałeś już rekompensatę, czy nie jeszcze, bo podobno mają zwracać. A, tak. Okazało się, że ten, że to chyba piwnicę pomyliłem. A, czyli się wszystko zgadza, to dobrze. Ale, bo to podobno wszystkim remament robili i dzisiaj to miało być. Czyli nie mamy helikoptera, tak? No nie. Generalnie to ja żyłkę spuściłem, jest na ziemi, to możecie się na barana wziąć i wspiąć pożyczkę. Złaś stamtąd mnie nie denerwuj! Tu jest lina podłączona już, ja zarzuciłem. Dobra, dawać, kto jest najsilniejszy? Panowie. Ja pomogę. O, to najsilniejszy. Który ma najsilniejsze plecy? O nie, to ja mam lumbago. Chodź tu, apacz. Dobra, panowie, po kole, ale to trzeba więcej osób, za przeproszeniem. No to idziemy, no dobra, ale to... No to jazda. Ja jestem podstawa, Konrad weź tego, apacza i to... Po kolei. O cholera. Dobra, jak to dobra, teraz ty apacz, dobra, i teraz apacz podnoś. Dwa, jakie triki, ja pierdolę. Wierzę babel. Idziemy po ciebie. Jezu. I teraz Lukas i ja na końcu. Ale się kiwa, ja pierdolę. Co szef jadł? Kiwa się wszystko. Szef na... O Jezu. Chujnia. Ale kiwa się. O kurde. Wchodzimy! Chujnia! Jezus! Dobra, puszczaj się! Nie mogę puścić! Wszyscy się puszczają. Jeden lat! Dobra, zostanie tam pan na zawsze już. Nie! Chuja! Get content nie wyszło. Nie, ja nic nie wiem.
Dorek już za takie coś bany dawał? Jakby... Ale... Ja tego psa policyjnego trzeba. Ale co, my ten... Medyk, sami medycy zaproponowali to, no to co ja... 10-3. A czy helikopter mógłby zadziałać? Ale to jest uzasadnione, dokładnie, bo jakby da się człowiek po człowieku, można zrobić taką drabinę, bo się ludzie wspinają, przecież robią wieże. Jakbyś stał, nie, przy ścianie czy coś, to ludzie, przecież to jest do zrobienia wszystko. Tamte. Żeby wejść po budynku. Pospamuj może coś. Spamuj pan, spróbuję. Może ładunkiem wyburzeniowym jakiś to zrobimy? Co on spamuje? Jezu, ja nie chcę spamów już. Co nie działa. Halo, panowie, co tam się stało? No to jebać to za przeproszenie. Wie dopomina. Pan, jak działa mięsień pod mięsień F3 menel? Nie działa. Nie działa. Ja pierdolę. Bo nie przechodzi przez ściany menel. A więc to tak ci się kręci po pokuwa? O, taniec może. O! Tyle. Makarenie za tam. Zrób pan taniec też. Piesek ty. Piesek przyjechał. Panie policjancie, może pieska spuścimy do komina, on go wyjmie, zapnie tak ten... A co się stało? No człowiek spadł do komina i nie może wyjść. Pańcze! Jak on tam wpadł? Pańcze! No właśnie sąsiad podobno zrobił mu dziurę w podłodze i... Czekaj, mamy... Pies policyjny przyjechał chyba. Cię wytarga stamtąd, przez tą dziurę, kurde. Motulina jest, nie? Tylko jak tam wejść? Nie, spuść mnie, a patrz. Ale on jest w klatce, chociaż... No nawet nie ma helpu. Pies by się zmieścił na linię, a jakby go mocno sapnął. Żaden taniec nie działa, panie. No tam wentylacją na linię. Ty kurde, gościu. Złaź do roboty, bo już mi wygłupę se zamiast L4. L4 mogłeś wziąć, a nie takie coś. No wziąłbym, ale kurwa utknąłem. Mój czas to pieniądz. A propos. Czy 3 354 000? No i to jest to, nie? Ale za niedługo będzie ponad połowa tego pójdzie w pizdu. Bo milion, 2 000 000 sprzedam, tak? Komu potrąć, wiesz, z dniówki za to nieróbstwo? Słuchaj, ja nie wiem, jakie on ubezpieczenie tu zaraz będzie musiał zapłacić, czy w ogóle wrócić do roboty. Dziwna sytuacja. Co chodzi, wpuszcza z całym dziwna razem. Sytuacja, to no jest stary kompletnie. Przywożemy i nie wiem, byśmy wykonali. Edryk, ale kurde, jakiś taki... Powiem ci tak, wziąć czołg, pierdolnąć dwa razy za oschałbity, byłoby dobrze. No, właśnie, możemy tylko linę strafną, żeby mocniejsza była i w razie, gdyby pierdol są pisze... Brak ladera! To jest Junka, Junka gra na psie chyba. Nie wiem, wiesz, nie. Może go rzucimy tak tego wydaje. Psa jakoś. Kurwa, rzucimy, żeby ja się Konrad nie rzucił. Dobra, nie żartowałem. Sobie tyle razy nie macie sprzętu, żeby go tak, rzucić? Tak, ja nie mam ladera. Za smyczkę złapał i tak się zaczął obracać. Dla ladera nie mam. Obracać, obracać i go rzucić. Tu tlenu zaczyna brakować. Jak pies nie chce, to ja mogę zaryzykować. A próbujemy jeszcze. Dla kolegi wszystko. Próbujemy jeszcze tą helkę? Wentylacja. Mogę grać z twojego. No, on tam spadł z mieszkania 7 piętra. I żyje? On? No, ma dziurę tam. Ej panowie, ale tam jest gościu do ratowania. Co, kurwa? To chyba chłop tam jest wygięty jak kramnika. Prawo ci chodzi tutaj ten. Dobra, inaczej, które to jest mieszkanie? Co ze mną? Chwila. To ponoć nie jest mieszkanie. No ja dobra, no. Wyjaśnię, mieszkanie jest tam na 7 albo 8 piętrze, on spadł. A on do szybu no, jakiegoś, do kurde. Z sypu czy coś? Nie, zaraz zapróbuję. O, słyszę psa! No, przyjechał słyszę cię psa. Ugryźć. O kurwa, to on chyba sąsiad ma psa! Nie wiem co z nim, jakby skryptowo, czy oni jakoś ja muszę to co wymyślić, to nie wiem. Zobacz, słyszę psa! Gdzie ten pies?
I co? Powiem tak, ze środka ja nawet nie wiem, jak on tam fizycznie wylądował, bo tam nie ma miejsca, żeby on tam trafił. Czekamy aż coś pies. Nie wiem, ja czekam. Gdzie medyk nie może, tam górnika pośle. Mówili. Jak on tam kurwa wszedł? Ej, a ty tu w ogóle mieszkanie wynajmujesz? Tak, ja tu wynajmuję mieszkanie. Kurwa, 2 miliony masz? I ja ci jeszcze płacę? Nie, wynajmuję, to jest ileś tam tysięcy dziennie. No. Widzisz, szef, jeden się Mustangiem wozi, drugi mieszka w takim pałacu, a chcą strajkować, bo więcej chcą. Mhm. Jest możliwe, żeby... Kapitanie Wilk. Jest możliwe, żeby on z góry spadł? Trzech są się mówię, bo dziurę pod wodę. Aha. Wiem, że... Czekam, aż pies zacznie coś robić, to będzie go wciągnąć z liną, z tym typem, albo co, nie. Dobra, słuchaj, bo my musimy jechać do pracy. To ty się tam posiedź. Głodny jesteś? Ty! Mówię ci, będziemy cię odwiedzać. Pocztówkę na święta wyślemy. Co mu się dzieje? Nie mam mu dobrze. Co tam się dzieje? Ty! Halo! Co ty tam robisz sobie? Wędka mu aż stanęła. Wilku, powiem co. Bo tam ten. Swój, dziękuję, piesku. Swój swojego nie ugryzie. O Jezus. Dobra, co Henry na szpital. No i stop, dobra. Dobra, to ktoś musi mnie zabrać, bo im heretek zabrali. Ale to on też na szpital, wiem co się stało tam. No weźcie go na szpital, weźcie go i... Dobry pies, dobry. Udało się, pies! Istnieje taki pojazd? Tam patrzysz. Jak ten? No patrzę tak, jak to wygląda, bo to tak to się dziwnie wygląda ten pojazd. To na Dakar taki, ale nie? Daje radę. I nie drogi. No. Dobra. No to fajnie. Oni go wyciągnęli czy nie? Wyciągnęli. Psa tam wpuścili, pies go jakoś tam wytargał za ubrania. Nie to dobrze. Nie wiem, jak to możliwe tam się stało, jakąś linę mu podali czy coś, ale jest na dole. Jadą z nim na szpital. Dobra, dobra, bo widzisz, kurde, przez jednego chłopa, kurde, tylu w robocie nie było. A kasa ucieka, ucieka. Kasa ucieka, a trzeba będzie, jutro co, trzeba za magazyn zapłacić, nie? A prawdopodobnie tak. Magazyn, a właśnie, i te ubezpieczenia jeszcze, kurwa. Dobra, wiesz co, ja mam pomysł. Ja zbiorę pracowników, zobaczę w ogóle kto się ten, tym którzy się rozliczają, ja im dam miesięczną tą, na miesiąc ubezpieczenie. Ale dobra, ci, co ale są to fair. Wiesz, że to jest 80 koła. Wiem, ale przez miesiąc jest z głowy, nie? Piszę tam w rubryce, że wydane, no słuchaj, kiedyś trzeba zacząć wydawać te pieniądze. A to jest coś, czego nie unikniemy. A, pod szpital chcą, żebyśmy przyjechali. Dobra, to tam wpadniemy. Albo w sumie na tydzień lepiej, no, bo nie wiadomo.
Ej. Ej, może gotowanko dzisiaj, co? A nie, już dzisiaj gotowanka nie zrobimy, bo o 17 jest Nvidia. Ajajaj. A, to zjem sobie kaszę bulbul. Mam jeszcze jedną kaszę bulbul. Na czerwonym nie można, tutaj chyba można. Nie słyszę pana. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Woop, woop, kolejny miesiąc, Huron. Jedziemy dalej. Dzięki Huron i pozdrawiam. Dzięki za subka, 8 miesięcy. Dobry. Gummibear. Tak, Gummy Boy. Czy Gummy Bear? Jakoś tak. Gummy Bear. Tu. Kolorowy. Mhm. Boże, co tu się dzieje? Nie wiesz co? Chodź, to spokojnie, Aniu, spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Aniu, witamy w naszej bredzie. Witamy na szpitalu. Tak, witamy na szpitalu. I dlatego ja już oficjalnie zapowiedziałem, jak będzie klinika w pale, to ja się przeprowadzam. Aż przez chwilę się wystraszyłem i bałem się odezwać. Dlaczego? Kurde, no, zamroziło mnie trochę. Ale nie ma czego. Kurde. No, uspokoiłem się teraz. Nie ma się czego bać. Jestem gość. Ona tylko takie wrażenie sprawia. Witam, dzień dobry. Jest romantyczna, urocza. Czekajcie, muszę się zobaczyć, gdzie on jest. Słucham. Będzie on żył. No. To nie będzie żyło. Dobra, to w porządku. Panie kapitanie. Słucham, a patrz. No nie, tutaj do kapitana Lukasa. Jak go liczymy? Może go od razu usunę z listy. Dobra, John Connon dostał perma. Kolesiostwo? John Connon. Cyk. Ale nigdy nie było. Znana mi twarz, czy nie? Jakich my ogólnie. Tobie chyba raczej nie. Chociaż. Halo, przepraszam, pan tam parkował? Ja tam coś próbowałem do pana mówić? Tak. I tam mówiłem, bo. Znaczy, próbowałem coś się wyciągnąć, ale nie wiem, coś nie szło. I tam czerwony krawężnik, to żeby pana nie skasowali, czy coś. Wie pan. Rozumiem. Wie pan, o co chodzi. Rozumiem, dzięki za troskę, ale musiałem tu, bo tu mój pracownik przyjechał i nie było gdzie zaparkować. A, no, dobra. Kurwa, dajcie mi chwilę. No ja tego nie przyjmuję, bo to szef miał mi wykupić ubezpieczenie, a tego nie zrobił. Co kurwa? Co on powie? Co oni tam tak siedzą?
Nie wiem, chyba jest wystawiany teraz ten, fakturka za leczenie. Słyszałem tylko, licz go tak jak uważasz. No a z tym helikopterem to ja bym uważał drogo. Ja mówiłem, żeby sobie wykupili póki co, żeby krótkie ubezpieczenie sobie wykupili. Bo miałem sprawdzić, kto się wykazuje i wtedy jak się wykazuje, to mu będę no, to wypłacał na ubezpieczenie. No. Tak słuchają, tak słuchają. Ja na przykład dzisiaj zatrudniłem człowieka do dowożenia materiałów tutaj do sklepów, bo w ogóle chleba, wody nie było. Widziałem w szafeczkach, no. Ubezpieczenie, OC, AC i prawe jazdy. Ej, czekajcie, zaraz robimy sobie prawo jazdy na C? Z tymi szafeczkami to dużo pan rąd dowoził wczoraj. Mhm. Ja dzisiaj tylko 100 sztuk wody. Ej, co? Słuchaj, Ron, drogo. On kurwa nie kupił se debil ubezpieczenia i teraz gada, że na mnie zwala. To jest jego ubezpieczenie na jego osobę, a ja mówiłem górnikom, żeby se póki co nie mamy ustalone tej systemu wypłaty na ubezpieczenia, żeby se jakieś kilkudniowe powykupywali. No i widzisz, chciał zaoszczędzić i chuj. I teraz będzie miał ale, taki kurwa, rachunek. Ale na mieszkanie, kurwa, w apartamencie. Ja mieszkanie ma. A kurwa, ciekawe, co w tym apartamencie tam chowa po sejfach i po szafkach w piwnicach. Pewnie tam ma co sprzedać. Zobaczyć. No, no. Teraz, może raz. Komornika mu naślemy, to komornik zobaczy, co można zająć. Najpierw się jego numer konta spyta, nie biegniesz tak bez informacji. A, Boże, medycy, kurwa. Co wyzywasz, powiedz mi. Brzydko mówi, prawda. No. Co ty, to ej! To samobójstwo! Co się stało? Mówi. Idę popełnić samobójstwo, jak stąd wyjdę. Możesz czemu? Mnie pan zwolnić. Ale co jest grane? Co, to rachunek 200 dostałeś? 200 tysięcy! No ale czemuś nie zapłacił ubezpieczenia? Dobrze ale i wyraźnie... to nie jest ubezpieczenia! Ten facet czego? Mówił, że to nie jest ubezpieczenia! Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia, nie koszty wszystkich jednostek. A, widzisz, kurwa. Ten pies tyle kosztował, trzeba było psa wzywać? Nie! 3 zastępy wozy, 3 karetki... Pedigree byś dał mu normalnie, a nie 150 tysięcy, ty. Jeszcze rozjebany helikopter. A ile za kota by było ratowniczego kota? Za kota to by było 50 tysięcy. No widzisz, trzeba było kota wzywać, kurde. Ja nie wzywałem, sami se wzywali. No jak dobra, dobra. Między budynkami dało się. Dobra, zapraszam pana, ja podam terminal, będzie opłacone. Pierdolę, idę popełnić samobójstwo. Słuchaj, bo... wszystko będzie dobrze, jak cię stać na taki apartament. Masz... Kurwa, już mnie nie stać. A co w robocie? W robocie gdzie masz te sztaby? Co, gdzieś ty to pochował? Bo jakoś ci powiem, że średnio się rozliczasz podatkowo, więc kurwa, nie wiem co ty w tej pracy robisz, papierosy chyba palisz. Ja... Jego może powiedzieć, że ja wszystko jemu przekazuję prawie. Co? No tak. Tak. Zapraszam pan tutaj w niebieskim. Ale czy wszystko? Czy panu współczuję? Znaczy ja trochę współczuję niby, a trochę nie, bo generalnie z jednej strony się cieszę, bo on się zmotywuje teraz, żeby bardziej zapierdalać w pracy, nie? No. O ile nie popełni samobójstwa. Nie no, samobójstwa nie. A jak popełni samobójstwo, to mamy trzech na jego miejsce. My mu taki gumowy kilof damy, żeby sobie nie zrobił krzywdy. Ale on licencję na broń ma, szefie. Że tutaj ja pierdolę. Zaliczyło psele, dobrze, jest pan ja idę się zabić. Weźcie, prześlijcie medyka na montaż. Słucham cię. Tak, ale ty nie idź się zabijaj, bo znowu trzeba będzie zapłacić za akcję. Ty, to może ja od razu Antoniego wyślę, co? I kto to zapłaci będzie? Wtedy? I tam, to chodź. Zapłaci, ja się idę zabić, mam to ile masz? Ile masz ja na ci koncie? Pomogę mam i tam, na to, że minusie, mi już wam bawić. Mówię. Mam na minusie 130 tysięcy, mam to w pizdzie. Stary Titan. Ron, ile to jest? Parę godzin roboty, cyk. A ile to jest diamentów? Z 2-3 diamenty dobrze sprzedane? No. Co to jest za problem? Ta, 2-3, no. No w obecnej chwili to nie bardzo, bo te pchły sprzedają po 40-50 tysięcy. No to trzeba szanować i no właśnie. Mi się wydaje, że. A ja nie sprzedaję na lewo, więc ja skaczę z mostu. Stój, chodź tu, bo cię zaraz kurwa złapiemy i. Nie warto. Lepiej, rąk złap go, bo normalnie. Kurwa. I tam kurwa. Kurwa. No widzisz, jak cię złapał? Ja ci się dołożę. Uratowałeś mi życie przed kojotami. No widzisz, jaki Diego jest, kurde, honorowy? Będą głupie tam pieniądze, stary, przejmujesz się pieniędzmi. Na chleb nie mam. No to ci na chleb, kurwa, każdy przecież chleba ci dajemy. Codziennie dowozimy wam na miejsce pracy. Do tej pory sam kupowałem. Dobra, daj mi wstać. No, chodź.
No. Ale nie tkasz. No to se strzelę, no, jeden pies. O, a czekaj, zadzwonię na policję, żeby ci zabrali pozwolenie na broń. Jesteś niestabilny emocjonalnie. Widzisz, tylko sobie zaszkodzisz, no i tam. Te! Łapię cię za rączkę. Za rączkę to tam chuj. Stoj! Kurwa! Ja pierdolę, zanim poleciał. Kurwa mać. Ja pierdolę, co ja mam zrobić? Nie no, trzeba go zamknąć. Medyka, szybko pod most! Pro... Medyka, Jezus! Zamknijcie go w zakładzie psychiatrycznym, z mostu skoczył. Ale chyba kurwa się połamał, tylko zobaczymy, jeszcze żyje. Co? No debil, szybko ten tutaj! Ej! Słychać mnie! Słychać mnie! Dobra! Jadą! Chciałbym ich widzieć. Kolejny z tych. Echo na autostradzie. To chyba kolejna akcja. Ja pierdolę. To ile to będzie kosztowało? Nie wiem, ja se stąd pooglądam. Ja nie chcę tam przychodzić nawet. A ja mu chciałem zaproponować, że mu pożyczę kasy. Czekaj, na chodnik przejdźmy, bo... Tak. To nie zmienia faktu, że goście karetki będą ogromne. Kurwa, pierdolę, uciekam stąd. Nie. Nie, kurwa, już się połamie, ty mu... Jak uciekniesz, to tak zapłacisz. Kurwa, możesz chyba biletem majorkowym zaraz zapłacić. A ja pierdolę, może ja go po prostu od razu zastrzelę, co? Nie. Stąd jeszcze trafię. On jest, słuchaj, on ma tak tyle, kurde, teraz w sobie, wiesz, emocji, że on już bólu nawet nie czuje. Ale słuchaj, Diego, bo tu jeszcze trafię jak coś. Nie, już teraz to w medyka możesz trafić to. Tak, tak! Broń mu zabrać i pozwolenie na jakiś czas, bo to... Ale to on groził, że się nabije. No. Patrz jak idą. No i kolejne 50 tysięcy za akcję ratunkową. On chyba, wiesz co, mi się wydaje, że on już polubił tych medyków. Tak. Bo wiesz, tam są ładne medyczki. No tak. O jest. Dobra, zapiszę sobie w dokumentach, że jest... Psychol. Tak, że mu odjebało. Jak on się nazywał? To ten Green to jest? Czy nie? Nie, czekaj. To Ethan. Ethan Star chyba, nie. Nie! To jest Peterson. A, no to dwóch etanów mamy, wiesz? Etan, propan. Dobra. Nie zapłacił ubezpieczenia i teraz ma problemy. Problemy. Odjebało mu. Kurwa, połowa tych górników jacyś pojebani, no. No. Idę tu zaraz, przyjdą z drugiej strony pewnie. Myślę, że można zrobić, wiesz co? Na dniach można zrobić jakieś zebranie górnicze. A, ja bym im nawet test zrobił na IQ. Nawet takie, wiesz, na komunikatorze po prostu. Tak, tak. I ustalić jeszcze pewne zasady. No i wydaje mi się, że co, że dzisiaj trzeba tych gagatków, którzy gagatkują, się pozbyć i znaleźć nowych ludzi. Nie płacz to. O kurwa, ty! Pożyczyć więcej. Co ty, gościu, ty, stój!
Ty! Wyłaź! Wyłaź, kurwa. Wyłaź z auta i chuj. Co ty robisz? Wyłaź. Do szpitala. Do szpitala pojedziemy. Później pan na chwilę, ała. Bo to naprawdę mi się dziwi. No. Kurwa, co to jest za gość w ogóle? Jakiś nowy chyba. Za co? Za rozpierdolenie, kurwa. Tutaj pod szpitalem ławek i prawe przejechanie nas. Gościu, karetka parkuje, żeby dowieźć pacjenta, który wymaga opieki, a ty, kurwa, ją wymijasz chodnikiem? A ty chodzisz. Spokojnie, chciałem tylko przejechać, panowie. No, chyba nas. No, dobra, dobra, wyjaśnimy to. Dzwonimy na policję. O Jezu. To jest radosny sposób na SO. Nigdzie nie idziesz, gościu. Czekamy na policję sobie. Nie, ma jedna zmiana śmigłowa. Osoba, która mała zniszczyć wóz medyczny. Masz te prawo jazdy w ogóle? Faro, oczekuję. A mam, proszę pana. Wracam na swoje. Chyba na rower. Że nawet się zabić nie umiesz. Kurwa. Co ja usłyszałem nawet. Ja pierdolę. Najgorsze co możecie powiedzieć samobójcy, że jesteś taką pierdolą, że nawet się zabić nie umiesz. Kurwa, Diego, co mu powiedział teraz? Proszę pana. Można prosić? Tak? Nie wierzę w to. To jest największe zło, jakie można powiedzieć. To jeszcze bardziej go zmotywuje. Weź niego nick w razie W, Dorian powiedział. 129. Pepawski. Ja nie mam czasu. Gościu, siadaj. Gościu, ale ty nie dyskutuj. Siadaj, bo zaraz będziesz leżał. Masz 3 sekundy. Przepraszam. Tak jest. Poczekaj. Zatrzymanie obywatelskie. Panowie, mogę wam przekazać nóż i mi go oddacie, bo ja, tak powiem, nie mogę go wyjąć i wiecie. Ja chwilowo, bo jestem zamyślony, że tak powiem, poza głupką. A pan tutaj w czarnych włosach, to jaki ma pan trzeci imię? Tu da mi pan tutaj, na C. Trzeci imię. Na C. Okej, to pan jest tutaj teraz. Problemy takie. Nie wie pan. Proszę. Dobra, dziękuję. No. Spokojnie, zaraz przyjedzie. No niech pan tamtego zatrzymał, przecież prawie ludzi porozjeżdżał, w karetkę przypierdolił. On jest zatrzymany i czekamy na policję, a on chce spierdalać. Nie chcę spierdalać, ja przysiedzę spokojnie. Dobra, jeszcze raz coś takiego odpierdolić. Szefie, wysłałem. Udar. Kurwa, wziął te ławki, wszystkie rozjebał. O Jezu, ja też udar. Dobra.